Cześć, z tej strony Magda, a tutaj za mną jest mój dwunastoletni Australian Kelpie o imieniu Zuko. Dzisiaj bym chciała Wam powiedzieć o fajnym sporcie, jakim jest Riley O, Riley Obedience, już tak rozwijając ten angielski skrót. Riley, czyli ride po angielsku, obedience, czyli sportowe posłuszeństwo Po rozwinięciu nazwy można się trochę domyśleć, że jest to Pewien no, rajd, odcinek, gdzie właśnie mm, musimy pokazać pewne posłuszeństwo naszego psa. I wygląda to mniej więcej w ten sposób, że mamy w zależności od klasy, czyli każda klasa to jest pewien poziom trudności, e, mamy 15-17 znaków, i te znaki mm, mówią nam, że mamy zrobić dane ćwiczenie. To może być na przykład to, że pies. Siedzi przy naszej nodze, my go obchodzimy i idziemy dalej. To jest takie zadanie. Może być zadanie, że pies idący przy naszej nodze, bo wszystkie te znaki pokonujemy z psem, który jest przy lewej nodze. Możemy też naprowadzać go dłonią, oczywiście bez jedzenia. Możemy tam nagradzać w pewnych punktach jedzonkiem. Ale to już trzeba się wgryźć w ten regulamin, żeby dokładnie wiedzieć kiedy, jeżeli byście myśleli o starcie. Ale tak właśnie ogólnie mówiąc, to e, poza tym, że w, chociażby nawet właśnie w klasie pierwszej czy w seniorach, w których byliśmy, można nagradzać właśnie jedzeniem, natomiast nie można mieć go cały czas w dłoni. To, co jest łatwiejsze niż obedience, to to właśnie, że nawet można na psa nagradzać to, że te zadania nie są tak skomplikowane, nie są jakimiś na przykład wysyłaniami, zatrzymaniami dynamicznymi czy zmianą pozycji, gdzie każdy milimetr się liczy, ale można tutaj też pomagać dużo psiakowi, dłonią, gestem po prostu, spojrzeniem czy mówieniem do niego cały czas. I to są niewątpliwie te plusy. Które skłaniają wiele ludzi do tego, żeby właśnie zacząć startować, co jest fantastyczne, ponieważ wtedy mamy tą motywację myślę, myślę, że część z nas właśnie większą wtedy, gdy mamy jakiś punkt, jakiś konkretny punkt, chociażby nawet właśnie zawodów i mamy tą motywację, że się do czegoś konkretnego przygotujemy, jak przygotowujemy. I ja, mając teraz dwa. Psy na emeryturze, bo Wej w tym roku po Mistrzostwach Świata w Hiszpanii przeszedł na emeryturę, dlatego że w łokciach ma zwyrodnienia, więc wiedziałam, że jeszcze te jedne zawody, bardzo dla mnie ważne, jesteśmy w stanie uciągnąć. Natomiast regularne treningi, żeby faktycznie musieć dużo tych zatrzymań robić, już nie są tak wskazane w tym stanie, w którym on jest i mój drugi pies, właśnie wspomniany Zuko, już dwunastoletni Boże, kiedy to zleciało również, no, nie powinien tak gwałtownie ćwiczyć intensywnie ponieważ z kolei on ma dyskopatię w lędźwiowym odcinku kręgosłupa czyli dysk się tam wysuwał wysunął i jest ucisk Um, dlatego też no, nie jest skazane, żeby gdzieś na przykład za bardzo długo siedział i startował, robił jakieś tam obiegania i tak dalej, to co jest w Obedience. I w tym roku, w zasadzie kilka dni temu, wystartowałam po raz pierwszy w Riley O. Bardzo mnie to uszczęśliwiło, ponieważ same przygotowania były bardzo fajne, że znowu mogłam z nimi coś więcej porobić niż tylko powiedzmy fitnessy i spacery. Mamy jakiś cel, mamy kolejne gdzieś tam, właśnie starty już w głowie. I od wielu lat, bo nie pamiętam, ostatni raz, kiedy z Zukiem startowałam, minimum 4 lata temu, myślę, że dziś będzie, z 4 lata temu, ostatni raz, kiedy z Zukiem startowałam w Obedience, i znowu mogliśmy być na ringu posłuszeństwa. I było to naprawdę super. Muszę powiedzieć, że wygrałam te swoje klasy, czyli z wejem. Startowałam w klasie pierwszej, było aż 64, 64 uczestników, zawodników i mieliśmy najlepszy czas. Bo nie powiedziałam wam jeszcze tego, jakby na czym jeszcze polega Riley O, bo są stacje, które wiecie i tutaj filmik wam zaraz puszczę z przebiegu z Zuko. Natomiast mamy z założenia 200 punktów, jak wchodzimy na przebieg. I teraz za każdym razem, gdy coś się wydarzy, na przykład pies miał zawarować, ale wiszą mu łokcie do góry i musimy, na przykład, to poprawić jeśli my może napniemy smycz, bo w klasie pierwszej ta smycz jest obowiązkowa i ona nie może być napięta w żadnej sytuacji. Za każde napięcie są dodatkowe minus, nie pamiętam teraz ile, czy minus 3 punkty, czy punkt. I jeśli tych napięć jest dużo, no to tych punktów dużo tracimy. I też to wszystko jest na czas. Czyli jeśli ktoś miał full punktów, czyli zachował wszystkie, zrobił tak, że sędzia nie miał z czego odjąć, no to teraz ten, kto miał szybszy przebieg, przejście po tym torze posłuszeństwa, wygrywa. Wyjął full punktów, bo miał 200, czyli na niczym nie straciliśmy. I jeszcze zrobiliśmy bonusa. Bonusy to są takie zadania, które możemy wybrać. Ja akurat wybrałam takie, że on został bez smyczy, odeszłam 7 kroków od niego i stojąc tyłem zawołałam go, żeby przyszedł do nogi. To jest to. I dostaliśmy wtedy 10 punktów, bo też nie było z czego odjąć. Więc mieliśmy 210 punktów, bardzo dobry czas, więc zajęliśmy pierwsze miejsce, także się mega, mega z tego cieszę. Dodało mi to takich skrzydeł właśnie w pracy z moimi emerytami. I jak we Finlandii rozmawiałam z Marii Lewiński, która jest no, mistrzynią świata z tamtego roku, Obedience, i jest naprawdę fenomenalna, to ona w tym roku ze swoim psem, który, jest, który ma tytuł Mistrza Świata Obedience, również robi Riley O. I tak jak jej się pytałam o motywację, to podała mi taką samą, jaką ja też teraz mam. Że te nasze psy utrzymujemy dalej w treningu, w lepszej formie, trenujemy z nimi, bo my mamy tą motywację, bo mamy jakiś punkt gdzieś tam na horyzoncie czasowym, że wystartujemy i znowu poczujemy się tak na ringu razem. Więc niewątpliwie wciąga to i też jest takim sprawdzeniem tego, co gdzieś tam zostało zrobione, a co jeszcze nie. Zawsze zawody były też dla mnie takim testem. Tego, co zrobiłam, bo one obnażają pewne rzeczy. Jak na przykład pies się rozprasza, gdzieś tam wącha, czegoś się wystraszy, czegoś nie zrobi, to dla mnie to jest po prostu taki test, co zrobiłam. I wiedza, um, taka zwrotna, czyli feedback z angielskiego, co mam jeszcze zrobić, jak po tych zawodach poprowadzić kolejne treningi. Więc mega użyteczna, jakby starty są mega dla mnie użyteczne no i cała ta otoczka tego, że mamy gdzieś jechać właśnie w sobotę byliśmy w Warszawie na tych zawodach, moich pierwszych zawodach więc cały wyjazd, spacer w nowym miejscu spotkanie ze znajomymi często, więc to są takie fajne, że tak powiem, bonusy z Zuko startowałam w klasie senior tam było 15 zadań i to co było dla nas nowością, a czego chyba nie doczytałam za bardzo, tu się przyznaję, że były też stój przy nodze, czyli to, że ja się zatrzymuję, a pies ma stanąć. I w Obidien z tego nie ma. Jest stój z marszu, ale nie ma stój przy nodze. Więc jeszcze gdzieś tam na parkingu próbowałam jakby no, skomunikować się z Uzlem, że jak powiem mu tam stój, i ja zatrzymam się, to on też nie powinien usiąść. I już się udało, powiem Wam. Zdobyłam z nim pierwsze miejsce na 14 startujących seniorów. Miał najlepszy czas, maksymalną ilość punktów, więc naprawdę jestem mega mega szczęśliwa i uskrzydlona. I na pewno będę za niedługo rozglądać się za kolejnymi gdzieś tam w Polsce zawodami w Riley O. Teraz sobie zobaczymy razem nasz przebieg, Zuzlowy, jakie są tam zadania, chociaż w seniorach mogą być zadania z całego regulaminu. Jeszcze tylko może na koniec, dla gwoli ścisłości, dodam, że wszystkie zawody Rally O organizuje Stowarzyszenie Rally O, także im też bardzo dziękuję za organizację. Tyle z mojej strony. Zobaczymy teraz, jak się ZUKO spisał na przebiegu. I tutaj mamy wejście na ring, na smyczy, po czym przechodzę dalej już bez smyczy. Sędzina w czerwonej kurtce, pani Olga, która wprowadziła do Polski, Riley. I start. Idziemy dalej. Pierwsze zadanie, po prostu zatrzymanie, pies siada. Drugie to było stój z marszu, ja obchodzę psa. Następnie idziemy i znowu stój z marszu, idę do kolejnego znaku. I wołam psa na obejście za mną i żeby usiadł. Idę znowu do przodu, mam kolejny znak. Dwa kroki w bok. Pies powinien oderwać dupkę i stanąć. Następnie mam do mnie i znowu obejście, ja ruszam. Także trzeba szybko czytać znaki i zatrzymanie się, właśnie, że on zatrzymał się w stóju i dopiero miałam mu powiedzieć siad. Tu jest takie 270 stopni. Tu jest 360 w drugą stronę. Tu jest piwot, czyli siad i skręt 90 stopni w lewo. Tutaj znowu zakrętas. Tutaj zatrzymanie się pies siada, i ja go wtedy stój. I koniec. To jest cały przebieg. Tak jak mówiłam na czas, zachowane całe 200 punktów. I pani Olga podeszła do mnie i się zapytała, który bonus wybieram. A wcześniej, przed samym startem, też wszyscy wchodzimy na kilka minut i wtedy z sędzią dyskutujemy i właśnie jak mamy przejść, jakie on błędy, jakich błędów nie chce widzieć. Więc można się wtedy, można się wszystko wtedy dopytać i przejść sobie samemu ten torek wiele razy. I tutaj ten bonus taki sam jak w klasie pierwszej z wejem, czyli przywołanie do nogi. Także nareszcie wróciliśmy, choć na stare lata, do posłuszeństwa.